Dobra, jestem z powrotem. Nie pamiętam zupełnie, o czym mówiłem wcześniej, więc zacznę mówić o czym innym. A, o kretoszczurach mówiłem. Jezu, zgubiłem się. Kurczę. No naprawdę. Nie jest łatwo tutaj operować. Kretoszczur, dlaczego w Falloutie i dlaczego tutaj? Nie wiem. Nie wiem, która z tych gier była pierwsza. Chyba Fallout, więc... Ale nie pamiętam, czy w pierwszych Falloutach były kretoszczury, czy to był tylko w Falloutie trójce. Nie wiem, nie pamiętam. Mówię wam, no to jest... Jeju. Ja nie jestem specjalistą gier, ja po prostu gram. Gram, bo lubię. Wydaje mi się... Oj, jak się skakało? Alten? Nie. Chwila. Może altem jednak. Tak, altem. Wydaje mi się też może, że kretoszczur to chyba też jest takie zwierzątko, to się inaczej golec nazywa. To jest taki, no taki szczur, tylko że goły, taki bez żadnych, ojeju, jeju, jeju. Bez żadnych, kurde. Bez futra, tylko właśnie taki goły. Co prawda one naprawdę są dużo mniejsze, ale wydaje mi się, że może po prostu zrobili jakieś takie zmutowane też te kretoszczury. Tylko nie jestem pewien, czy to się nazywa kretoszczur, czy właśnie golec, czy może obydwie nazwy są poprawne. Tak. Tutaj standardowe dla RPGów zwiedzanie i rabowanie. Zobaczcie, czy można wskoczyć na ten dach. O, wskoczyłem. Super. Czy mogę stąd gdzieś pójść? Nie, nigdzie. Oj Jezu, zaślizgnąłem się, ale surfer. W tej grze, w ogóle w całej serii Gothic, poza może ostatnią częścią, ale w ostatnią część nie grałem, więc jak już mówiłem, nie będę się niej specjalnie wypowiadał. Cały czas są tragiczne animacje po prostu. Nic tak ludzie z Piranha Bytes nie spieprzyli jak właśnie animacji. No ale cóż. No, nie można się znać na wszystkim, nie? Ale i tak mi się podobają te animacje, mają swój klimat taki, że tak powiem, taki gotikowy, no. W ogóle jak dla mnie czwarta część Gotika, czyli to tam Gothic Arcania Tale, czy jak to tam, nie wiem do końca, nie jest w ogóle kontynuacją tej gry. To znaczy może jest fabularnie, ale... Jakby powiedzieć, duchowym kontynuatorem jest dla mnie gra Risen, czy Risen chyba to się mówi. Ponieważ no to jednak ci sami ludzie stworzyli i to jest dużo lepsze jak dla mnie. Znaczy, no mówię, już nie mogę powiedzieć, czy lepsze rzeczywiście. Ale bardziej trzymające się, nie wiem, kanonu. A teraz nie pamiętam jak się broń... O, tak się broniło, dobra. Pierwszy nasz poważny, dobra, może nie poważny, ale jakiś przeciwnik nasz pierwszy. Próbuję się przed nim troszkę bronić. Okej, dobra. Widzicie, całkiem nieźle mi idzie. Całkiem nieźle mi idzie. Mam nadzieję, że tak będzie dalej szło. Tak, grę można szybko sobie wyczuć. W ogóle teraz jak patrzę, przypomniało mi się. Bo tutaj handel wygląda dosyć specyficznie. Tu jest tylko handel wymienny, a taką nieoficjalną rolę waluty robią grudki rudy. Jednak kiedy grudki rudy się skończą, bo w tym momencie jak macie naprawdę mnóstwo już rzeczy ze sobą i chcecie sprzedać je, to może być tak, że się... Ruda sprzedawcy waszemu skończy i nawet często mi się tak zdarzało. I w pewnym momencie rolę waluty pełniły tak naprawdę bardziej rzeczy takie jak właśnie strzały czy cokolwiek innego. Dobra, ten miecz jest lepszy, więc go sobie wezmę. Już się nie mogę dożegać, aż się trochę bardziej uzbroję. Troszkę wkurzającą rzeczą w tej grze jest to, że... Ajajajaj. To, że nie ma przy pancerzach podziału jakoś na hełm i tak dalej, czy coś takiego, tylko jest po prostu pancerz i tyle. I te pancerze są strasznie rzadkie w tej grze.
Bo pancerze są jakby specyficzne dla każdego obozu właśnie tego. I żeby jakiś pancerz dostać, musicie mieć dobre kontakty z danym obozem, co jest... No... Może i dobrym rozwiązaniem, ale ja go nie lubię. Mi się to nie podoba. Ja bym wolał... Ja lubię tak jak na przykład w Morrowindzie, czy w Oblivionie, gdzieś po prostu zbierał tony tego ekwipunku, jakieś pierdoły można było się ładnie zrobić po prostu. W Oblivionie właśnie też mi się to mniej podobało niż w Morrowindzie, bo w Morrowindzie tak naprawdę każda część pancerza była oddzielna, a w Oblivionie trochę tu ogólnili, tak. No. Pierwsi jacyś NPC konkretni, od nich się będziemy mogli nauczyć czegoś, z tego co pamiętam. Hej ty, czego chcesz? Chcę cię ostrzec, idąc dalej wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się jak to zrobić. A tam pierdoły, naprawdę? Później się wchodzi stado ścierwojadów. Zapytaj mojego kumpla, wszystko. Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Oni tu dają ciekawą taktykę. Dlaczego właśnie. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej... Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez od... Dobra, to nie będę się bawił dzięki w to wszystko. Tylko nie myśl, że wszyscy... Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie... Będę o tym pamiętał. Dobra, ja wiem, gdzie to wszystko znaleźć, mianowicie w obozie. Teraz ten Drax. Nie pamiętam do końca, co on nam dawał, chwila. Czy uda mi się otworzyć okno postaci? O, nie, chwila. O, jest. V? Nie. B, nie wiem czemu B. Gildia, brak, poziom, punkt umiejętności 0 mam, tak, jak myślałem. Więc nie wiem, bo oni chyba mogą się, oni mogą cię nauczyć, was nauczyć mogą... Schowaj broń! No. Skurowania masz zwierząt. Szczęście. Tylko teraz Jezu. Zapomniałem w międzyczasie, jak się gada z ludźmi. Masz szczęście. Już tak długo jak mnie to nie dotyczy. A dobra, tak jak wszystko. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk. Mam piwa, juhu. Proszę, oto piwo. On tu udzieli nam bardzo przydatną radę, szczególnie dla nowych. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. A jeśli on dziobnie cię pie... No. Czego jeszcze? Wielu rzeczy, ale wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazur. W każdym razie każdy kup. Tak. I tu zaczyna się to właśnie ta wspaniała rzecz. Dostajemy tutaj możliwość zdobywania przedmiotów z potworów. I każdej rzeczy uczymy się oddzielnie. W dwójce to było, zdaje się, ogólnie do usuwania trofeów. Ale tutaj uczymy się wszystkiego oddzielnie i potrzebujemy zawsze ten punkt umiejętności, który dostajemy przy usługi. Poziomie. Być może, znaczy, dostajemy 10 wiedza, punktów którą chyba. Mogę ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać tak, wszystkie tylko skąd zwierzęta. Ja wezmę tyle tego. A to najzwyklejsze na twoim miejscu spróbowałbym możliwe... To jest dobra rada akurat, co on mówi. Jak najszybciej osiągnąć to wszystko. Pozabijamy trochę tych ścierwojadów, żeby dostać trochę expa. Właśnie o tym on mówił, żeby jednego wkurzyć i wtedy rzuci się na was tylko ten jeden. No nie, no co oni robią? Nie bierzcie mi... Kradną mi pedeki, chamy. To chamy. Chamy wredne. O, można też myszką robić. To się chyba nigdy nie skończy. Fajnie. Nie wiedziałem, że można też myszką robić. Czyli nie trzeba kontroli, mogę sobie myszką klikać. Lewy, prawy przycisk. No. Tak długo jak mnie to nie dotyczy.
Trochę mnie wkurzyli, bo tam było 160 punktów expa. Nie 160. 120. Co ja gadam. To się już wiem. Dopóki nie zdobędziecie właśnie tych umiejętności, tam wyciąganie kłów, skóry i tak dalej, najlepiej sobie się bawić tylko na ścierwojadach i jakichś takich innych drobnych stworzonkach. No, żeby po prostu nie marnować sobie kasy, no bo po co? Po co marnować kasę? Tak. Exp. Podstawowa rzecz w każdej grze RPG. No tak wam powiem, można się przyzwyczaić do tej gry. Do tej grafiki. No kto tam się znowu rzuca na te... to jest już normalny. Ojeju! O kur... Tak, to był przykład mojej głupoty i przykład mojego pecha i przykład tego, jak bardzo niewybaczalne są gry, tym bardziej, że nie mam zapisu żadnego. Tak. Nie myślę, że to jest koniec tej serii w tym momencie. Po prostu, cóż, będę musiał dojść do tego momentu i będziemy grać dalej. Bo nie zrobiłem save'a przecież, więc nie mogę nawet czytać gry, a tu nie ma automatycznych zapisów. Więc dobra, skończę tutaj teraz tą sesję i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!